Pierwsze liceum ogólnokształcące PUL imienia 37. Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie serdecznie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 27 kwietnia. Zapraszam Państwa na dni otwarte do Liceum Mundurowego, do Kutnowskiego Liceum Mundurowego. Dni otwarte odbędą się 27 kwietnia, w sobotę, po świętach. Na dniach otwartych będziemy przede wszystkim pokazywali, eksponowali to, co różnicuje nas od innych szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych. Czyli elementy związane z przygotowaniem do służb mundurowych. W szkole realizowane są w ramach przedmiotu edukacja obronna cztery specjalności i te cztery specjalności, czyli wojskowa, policyjna, pożarnictwo i ratownictwo, będą wyeksponowane na drzwiach otwartych. Będą elementy praktyczne, bo przede wszystkim to chcemy pokazać. Wiadomo, że w cyklu szkolnego nauczania teoria również być musi, natomiast na drzwiach otwartych elementy praktyczne. Cóż będzie się działo? Jeśli chodzi o specjalność wojskową, będzie to przede wszystkim pokaz wyszkolenia obronnego, wojskowego z elementami akrobatyki, z elementami taktyki. To oczywiście tak w telegraficznym skrócie. Jeśli chodzi o kwestie związane ze specjalnością policyjną, będzie miejsce tak zwanych oględzin, jak te procedury wyglądają. Będą wyeksponowane środki przymusu bezpośredniego, które są elementy, które są na wyposażeniu szkoły, czyli pałki tomfa, kajdanki, tarcze, ochraniacze, różne tego typu rzeczy. Zresztą te elementy są również wykorzystywane na przedmiocie techniki interwencji, bo taki przedmiot również w szkolnym ramowym programie nauczania się znajduje. Specjalność pożarnictwo, środki, podręczny sprzęt gaśniczy. W ramach zawartej współpracy i porozumienia przyjedzie samochód ciężkiego ratownictwa technicznego. Będzie również symulator gaszenia pożaru, konkretnie zapalonej oliwy. W ramach ratownictwa, no, o ratownictwie się mówi dużo, bardzo istotna rzecz, zresztą elementy ratownictwa występują w każdej z wymienionych przeze mnie służb, bo mamy oczywiście strażaków, ratowników, ale i policjantów i żołnierzy, więc będą elementy i resuscytacji, tego nie za dużo, ale takie, no nie chcę wszystkiego po prostu zdradzać Państwu, zapraszam młodzież, zapraszam rodziców 27 na ulicę Troczeskiego 2 do siedziby szkoły, zaczynamy o godzinie 10 i na pewno punktualnie zaczniemy.